Cześć, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj będzie o treningu nóg. Chciałem się z Wami podzielić, czym taki trening kiedyś mi pomógł, jak do tego doszło i pokazać Wam kilka ćwiczeń, które robię, bardzo prostych, takich na domowej siłowni. Zostańcie ze mną na filmie i obejrzyjcie film. Jeżeli jesteście po raz pierwszy na naszym kanale, to zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, abyście byli zawsze na bieżąco. No i oczywiście dawajcie łapki pod filmami, najlepiej pod każdym filmem. To tylko jeden klik. Wczoraj robiłem trening klatki, więc dzisiaj będą nogi. Dawno, dawno temu mówiło się, że poniedziałek jest ogólnopolskim dniem robienia klaty, a we wtorek robiło się nogi. Dopiero koło czwartku robiło się bicepsy. I w związku z tym ja dzisiaj według rytuału wezmę się za nogi, chociaż dzisiaj jest piątek, a wczoraj był już czwartek, ale poniedziałek zawsze może być kiedykolwiek, kiedy kozę chcecie. Najlepiej nie czekać do poniedziałku, tylko jak macie wziąć się za trening, to może być to równie dobrze w czwartek. Ja włączam zegarek, timer co 2,5 minuty nastawiony na każdą serię, a w międzyczasie opowiem Wam, co się wydarzyło i w czym mi to pomogło, tak jak obiecałem na samym początku. Zrobiłem najpierw 5 serii na 10 kg, potem 5 serii na 15 kg. Pierwsze było rozgrzewka. Teraz robię drugie ćwiczenie, ale na 15 kg. Pierwsza rozgrzewka, 5 serii po 20 na 15 kg, a potem zacznę dodawać. Zobaczymy, ile zrobię serii w ten sposób, dodając i do jakiego obciążenia dzisiaj dojdę. Pikało. Do roboty. Albo można liczyć. Te 15 kilo na tym ćwiczeniu teraz co robię, to jest tak, jakbym nie czuł, że w ogóle mam obciążenie. Nogi są akurat sprawne. Dobrze, to teraz spróbuj iść na swoją matę, sprzątnij karty. I pompki na kolanach robisz. Pokażesz Joli, co chodzi z pompkami na kolanach. Było 15 kilo, jest 20 na nogach i myślę, że po tych 5 seriach po 20 na 10 na 15 kilo i 5 seriach po 20 na 20 kilo. Dzisiaj dam sobie spokój, porobię przysiady. Zobaczę co jeszcze, na ile będę miał siły, bo już jestem nieźle spocony, także trening jest ok. Przy okazji ze mną trenuje Amelka i Oliwka. Oliwka robi rozpiętki, a Amelka robi pompki. A przedtem Amelka robiła wyciskanie na 4 kg. I 2 razy po 0,5 kg rozpiętki. Oliwka też zaczyna od 0,5 kg, już robi na kilogramie rozpiętki w tym momencie. Więc progres jest w całej rodzinie. Ok, więc czas na historyjkę. Jak zaczynałem biegać, bo odbiło mi kiedyś i postanowiłem przebiec maraton, który zresztą przebiegłem, jakbyście chcieli wiedzieć, bo nie w tym jest sedno rzeczy, to zaliczyłem w pierwszym roku 4 kontuzje. Na 3 kontuzje były spowodowane zbyt szybkim biegiem w moim wieku i zbyt słabymi przyczepami mięśni, a jedna po prostu skręciłem sobie nogę. No jaki wniosek można wyciągnąć, jeżeli od wiosny do jesieni zalicza się 4 kontuzje? Bieganie nie dla mnie. Nie przebiegnę maratonu, nie dam rady. I do takiego wniosku doszedłem, więc postanowiłem zmienić strategię. Tą metodą się nie dało. I całą zimę poświęciłem na trening mięśni nóg oraz innych partii ciała, ale 50% treningu było związane z nogami, a drugie 50% z resztą. I dzięki temu w następnym roku, jak zacząłem biegać, kontuzję miałem pod koniec roku 1 i to tylko przez głupotę, a nie z powodu takiego, że miałem mięśnie niewytrenowane. W związku z tym trening siłowy może być również przydatny dla osób, które biegają. I notabene, słuchałem jakiegoś trenera, który mówił o biegach, przygotowaniu do biegu rzeźnika, o treningu w lato i powiedział dokładnie, że w zimę można potrenować na przykład na siłowni, wzmocnić mięśnie nóg, mieć zaczepy mięśni. Wprawdzie to są trochę inne mięśnie, które wytwarzają się w czasie treningu siłowego, ale je można jakoś transformować i zamiast mięśni białych robią się czerwone przy biegach, które są potrzebne do tego, żeby mieć odpowiednią wydajność biegową. Ale to nie koniec w tym temacie, jeśli chodzi o mięśnie do biegania. To jest dopiero początek nogi. Ok, pika mi, więc robię.
Jeżeli do tej pory jeszcze nie zasubskrybowaliście naszego kanału, to dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek, żebyście pamiętali i żeby nam przychodziły wszystkie powiadomienia oraz dawajcie łapki pod filmami. To tylko jeden klik. Na tym przyrządzie koniec. Jeszcze w planie są przysiady oraz spięcia na palcach, które można po prostu zrobić na jednym czy dwóch takich kółkach, spinając się na palcach. Także to jeszcze mam w planie, a zobaczę, czy będę miał siłę. Jeżeli będę miał siłę, to jeszcze coś wymyślę. Jak zaczynacie robić przysiady, to można robić je po sobie bez żadnego dodatkowego obciążenia. A potem przysiady powinny mieć coraz większe obciążenie. I jedna bardzo istotna rzecz, bez względu, czy robicie klasyczne przysiady, czy robicie przysiady sumo, to zawsze w tym momencie stopy nie powinny odrywać się od podłoża, bo przy braku obciążenia małych ciężarkach 20 kg na 50 kg to się nic nie stanie, ale jak weźmiecie w przyszłości 150 czy 250 kg, to możecie sobie poharatać stopy. Żeby nie przeginać, można po prostu zacząć od 10 kg i robię. Teraz 5 serii 20 razy z 10 kg, a następnym razem zobaczymy, co będzie, bo ostatnio trochę miałem przerwy w ogóle w treningach jakichkolwiek. Tak się nieraz po prostu składa. Dwa razy w tym roku się rozchorowałem i musiałem odpuścić treningi. To rekord, bo już dawno tyle razy nie byłem chory. Góra, raz albo zero. Jedziemy! Mój trening dobiega końca. Jeszcze dwie serie przysiadów z 10 kg, to tak na rozgrzewkę. Dziękuję Wam, że byliście ze mną na tym treningu. Dziękuję za Wasz czas. Mam nadzieję, że niektórych zainspirowałem, zainspiruję do tego, że można wziąć swoje zdrowie w swoje ręce i po prostu potrenować, poćwiczyć i poprawić kondycję, wytrzymałość i być zdrowym, wyjść samodzielnie z rehabilitacji. Oczywiście warto zawsze się skonsultować. Ja byłem na konsultacjach i są jakieś hipotezy, gdzie mam problem. Także warto zawsze wysłuchać opinii fachowca i na przykład drugiej opinii drugiego fachowca, jakie ćwiczenia zrobić. I też byłem, rozmawiałem z fizjoterapeutą i rozmawiałem z trenerem personalnym na siłowni. A na naszym kanale znajdziecie inne filmy dotyczące zdrowia. I ostatnio był film dotyczący rehabilitacji na siłowni. I oczywiście tematy biegów, które też Wam polecam. Tu jest nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję i do zobaczenia następnym razem. Piątka, hej!